Oczywiście są propozycje, są rozmowy. Myślę, że trochę się zadzieje z moim udziałem w 2020 roku. Niech to będzie właśnie taki opening akurat w lutym na walentynki, bo nie ukrywam, nie miałam szansy pokazać się bardzo mocno ze strony aktorskiej. Nie miałam tutaj tak rozbudowanego scenariusza. Dlatego też liczę, że w nadchodzącym roku będę mogła pokazać więcej swoich możliwości aktorskich. A co za tą granicą słychać, jak już tak Cię wyeksportowaliśmy tam? Zrobiłam sobie troszeczkę przerwy, nie ukrywam, bo po premierze The Chicken Carillo, który był bardzo trudnym filmem, gdzie znowu bardzo skrajne emocje, nie wiem, które trudniejsze, ale wydaje mi się, że jednak tam, gdzie odgrywałam ofiarę gwałtu, kosztowały mnie dużo bardziej psychicznie i myślę, że jeśli miałabym wybierać między dwoma filmami, to myślę, że ten byłby dla mnie delikatniejszy mimo wszystko, bo tam wchodzą bardzo mocne psychologiczne aspekty. Bardzo mnie zmęczył ten film i postanowiłam, że do końca roku robię sobie przerwę. No nie było to tak dawno, bo to dopiero co 2 miesiące temu. Troszkę powróciłam do swoich korzeni konkursów Miss na chwilę, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zbieram materiały do jakiejś swojej książki. No i skupiam się dużo bardziej na aktorstwie i na wokalu, bo też nie ukrywam, że po debiucie podczas Sylwestra zeszłorocznego gdzieś przyszedł apetyt na więcej, więc można powiedzieć, rozwijam się artystycznie. Czyli możemy się spodziewać Twojej i płyty, i książki? Płyta to może za dużo powiedziane, ale na pewno nie zrezygnuję ze śpiewania. Ja się śmieję, że jestem trochę kobietą orkiestrą. Śpiewam, tańczę i gram. I to jest taka trójka moich ulubionych zajęć. I tą końcówkę roku poświęcam troszeczkę bardziej na warsztat. Aczkolwiek nie ukrywam, że zamierzam za kilka dni uciec na chwilę na snowboard, żeby zaszyć się w górach, troszkę pojeździć i zebrać energię, żeby wrócić z dużo większą mocą w nowym roku. To jeszcze na koniec, o czym ta książka będzie? Książka będzie, było już za kulisami Bollywood, więc teraz wezmę czytelników za kulisy konkursów Miss, a wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy materiał na książkę. Może być to bardzo ciekawy materiał na kolejny film. No szczególnie, że świat Miss jest bardzo interesującym światem, można tak powiedzieć. I powrót na konkurs na Filipiny przypomniał mi, że jest to naprawdę bardzo trudna sprawa i wolę grać w filmach.